Gdyby kolejorz nie zgubił punktów w meczu z Pogonią Szczecin, cały czas miałby szansę na zdobycie tytułu mistrzowskiego, bo dzień później potknęła się Legia Warszawa. Aktualnie rezerwowy bramkarz Lecha Maciej Gostomski doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Wiedzieliśmy o tym, mówiliśmy o tym przed meczem, jak tutaj przegraliśmy, jak zremisowaliśmy z Pogonią, żeby wygrać, czy nawet mówiliśmy o tym wcześniej przed Lechią nawet, żeby później nie pluć sobie w brodę, że Legia straci punkty i mogliśmy coś więcej zrobić, no ale potraciliśmy te punkty niestety i na mistrzostwo nie mamy szans, no i teraz musimy się skoncentrować na ten bardzo ważny, istotny mecz, bo walczymy o drugie miejsce. Planowaliśmy trochę inaczej to wszystko, nie udało się dograć do mistrza, tak, straciliśmy, pogubiliśmy punkty, no to teraz musimy bronić drugiego miejsca, bo tak jak powiedziałeś, Ruch wygrał na Legii i Ruch tutaj przyjedzie i po prostu no, uwierzy w to, że może wygrać, może jeszcze powalczyć o wicemistrza, więc musimy się skoncentrować na te dwa ostatnie mecze, pokazać, że potrafimy grać, że należy nam się ten wicemistrz Polski. Takie rozpędzone drużyny są bardzo groźne, bo też nie tylko wykorzystują swoje umiejętności piłkarskie, ale też gdzieś wewnątrz czują tą pewność siebie i to chyba może być problem i trudność w tym meczu. No tym bardziej, że tak mówiłem, no, Ruch wygrał z Legią, więc jest teraz napędzony jeszcze bardziej w to uwierzy, że przyjdzie tutaj, będzie mógł wygrać. Także miejmy nadzieję, że twierdza na Bułgarskiej będzie niepokonana do samego końca i no, nie możemy przegrać, tak? I praktycznie jest po sprawie, więc no, tak jak mówię, dwa mecze, ten jest najważniejszy. Na Legię pojedziemy chyba walczyć, tak powiem, o honor, żeby pokazać, że zaważować się za to wszystko i no, pokazać, że Lech Poznań potrafi grać w piłkę. Nie grałem rok temu w Lechu, ale chyba była podobna sytuacja, że w końcówce gdzieś tam była walka z Legią, gdzieś tam Lech zawsze pogubił punkty, więc tak samo było w tym roku i no, szkoda, trzeba właśnie się to wyeliminować i nie wiem, mieć większą koncentrację na końcówkę sezonu, bo naprawdę jest ciężko, jest dużo zmęczenia, dużo spotkań, więc no, musimy jeszcze te dwa mecze, tydzień czasu potrenować, także powinno być okej. Twój były zespół Bytowia Bytów awansował do pierwszej ligi. Dzwoniłeś już do kolegów z gratulacjami? Tak, już dzwoniłem, aczkolwiek no, chciałem nawet jechać tam im pogratulować osobiście, ale jakoś tak nie było dnia, żeby pojechać. Ale teraz jak będzie przerwa w czerwcu, na pewno pojadę tam do chłopaków pogratulować i porozmawiać. Także no, ja się bardzo cieszę. No i tutaj chłopacy się śmiali, że odszedłem z Bytowi i w końcu awans zrobili. Także może coś w tym jest. No nie, cieszę się bardzo naprawdę. Bytowie to jest naprawdę pokładany klub. Naprawdę aspiracje mają, wydaje mi się, nawet na ekstraklasę, aczkolwiek na pewno teraz głównym celem będzie utrzymanie w pierwszej lidze.